Warsztaty Mi się tu podoba to najnowszy projekt edukacyjny w Miejskim Ośrodku Sztuki. Zajęcia adresowane są do dzieci z klas 1-3, a prowadzą je dwie artystki z Poznania, Ewa Bonne i Ewa Kozubal. Głównym celem warsztatów jest przygotowanie młodego pokolenia do odbioru sztuki. Chcemy odpowiedzieć na nową jakby podstawę programową, która jest dla klas 1-3. To jest przede wszystkim działania takie grupowe, działania bardzo rozwijające wyobraźnię i kreatywność. I dlatego poznaliśmy dziewczyny z grupy Mi się to podoba, które były w naszym projekcie ID w czerwcu, które prowadziły też wtedy warsztat dla dzieci z domu dziecka. Mieliśmy okazję przyjrzeć się, jak pracują. No i zaproponowałyśmy po prostu tutaj wspólnie jakby prowadzenie takiego projektu. Brakuje takich warsztatów i lekcji, gdzie dzieci, w ogóle młodzież też, były uczone sztuki współczesnej. Czyli sztuka jakby kończy się najczęściej, edukacja sztuki kończy się na impresjonizmie, a dalej jest to... Ewentualnie jeszcze Picasso. Tak, dalej jest to już coś, czego większość nie rozumie. I tutaj wykorzystałyśmy to, że dzieci nie mają jakby pojęcia na temat sztuki i postanowiliśmy ich nie zamykać na odbiór tego, co jakby współcześnie w galeriach się dzieje, i prowadzić z nimi warsztaty tak, jak robią to artyści współcześni. Także zaczęliśmy... Dać im doświadczyć po prostu samodzielnie wytwarzania jakiegoś obiektu artystycznego, żeby będąc w galerii nie czuły się skrępowane. Po prostu robiłyśmy już to na warsztatach. Znamy to i odbiór tego jest nam jasny. My w żaden sposób nie naładujemy im główki teorią. Staramy się, żeby wszystko, co tutaj poznają, było stricte praktyczne. Żeby bardziej gdzieś do podświadomości trafiało raczej to, że coś kiedyś robiłem, niż sama teoria. O teorii nie ma tu w ogóle mowy. To ma być doświadczenie, czyli one przychodzą do jakiegoś pomieszczenia. Dzisiaj przyszły do fabryki. Dzieci przyjmują jakby to otoczenie, że one się nie dziwią, że przyszły dzisiaj do fabryki, tylko tak samo jak idą do kina, czy idą na basen, tak samo naturalne, że dzisiaj dla nich jest to, że dzisiaj były w fabryce, gdzie robiły etykiety do chleba, tak? Także dorośli mają problem jakby z zaakceptowaniem innej rzeczywistości, natomiast dzieci kompletnie nie. Dzieci nie są jeszcze nastawione na coś, czego się spodziewają, tak? Także one zupełnie naturalnie to przyjmują. One nie wiedzą, że one robią sztukę. One się bawią po prostu. Dzisiaj bawiły się w fabryce, wcześniej tworzyły kosmiczne rakiety, samoloty, samochody wyścigowe, później miały stworzony specjalny tor i te rakiety były tworzone ze śmieci i później miały wielkie wyścigi formuły Mi się tu podoba. Także one nie wiedzą, że one robią coś wielkiego, że to jest sztuka, tylko one się bawią, lepią, łączą śmieci i z tego wychodzi coś ciekawego. Mają
bardzo duże doświadczenie, mają bardzo fajne pomysły, aranżują przestrzeń, to przede wszystkim, w której się znajdują, bo to wszystko się dzieje na bieżąco. One tutaj jak przychodzą, jakby gospodarują to wszystko, co zostają. To się staje fabryką, to się staje torem wyścigowym. To jest naprawdę wszystko przemyślane, jakby gotowa przestrzeń dla dzieci po prostu. One przychodzą i się czują tutaj bardzo dobrze, właśnie przez to też przede wszystkim. Podobało, jak malowaliśmy i jak pani nam pokazywała, jak mamy korzystać z farby drukarskiej. Ja się bardzo dużo rzeczy nauczyłam, jak malować farbą drukarską, odrysowywać z różnych, robić różne rzeczy. Najfajniejsze dla mnie były te kolorowe farby drukarskie. Wszystko mi się podobało. Warsztaty będą trwały do czerwca 2010 roku. Efektem cyklu zajęć stanie się wystawa prac wykonanych przez uczestników.